jak się odnaleźliśmy? No, Kinga przez wiele lat miała swojego bloga, miała swój profil na Instagramie, na Facebooku, gdzie właśnie oceniała restauracje, jeździła, pisała o tych restauracjach, swoje subiektywne opinie na temat jedzenia. I tak jakoś właśnie rzeczywiście wylądowała też w restauracji Lemon kilkukrotnie, oceniając restaurację, więc siłą rzeczy wychodząc do gości, których mamy w restauracji, poznaliśmy się w końcu. Nie miałeś wyjścia. Nie miałem wyjścia, tak. I później spotkaliśmy się znowu na Akademii Kulinarnej w Krakowie, gdzie ja pogłębiałem tak jakby swoją wiedzę. Bardzo fajna inicjatywa zresztą, Akademia Kulinarna, gdzie mieliśmy możliwość czerpać wiedzę od najlepszych. Kinga też z racji tego, że interesowała się kulinariami, też tam się znalazła. I w jakichś rozmowach powstał taki pomysł, że no ja chciałbym coś tam swojego gdzieś w przyszłości mieć. Kinga też tam myślała o jakiejś swojej restauracji. No, tu chodziło bardziej, jak Sławek zapytał, jak my we dwoje się odnajdujemy, gdzie jesteśmy zupełnie z innych branż. No więc właśnie do tego zmierzam, że tutaj, dlaczego nie dwóch szefów kuchni? Dlatego, że obydwaj mielibyśmy podobne strzały w restauracjach. W związku z tym w pewnych momentach studio byłoby wyłączone całkowicie z funkcjonowania. W tym momencie ja się bardziej zajmuję, nie wiem, na przykład, to też wspólnie gdzieś tam robimy, ale bardziej ja się zajmuję ustalaniem tych szefów kuchni, kolejnych tematów, warsztatów, tą stroną kulinarną studia. Kinga bardziej organizacyjnie znowu działa, też kwestia zakupów. Na każdy warsztat trzeba zakupy zrobić. Kinga się tym zajmuje. Dograniem szczegółów, dograniem godzin. To jest cała logistyka wokół tego studia. Trzeba zorganizować te warsztaty, przygotować produkty, zorganizować szefów kuchni, jeżeli to są tematyczne warsztaty z zaproszonymi przez nas szefów kuchni, ale trzeba też później posprzątać, trzeba zadbać o to studio, żeby to wyglądało cały czas dobrze, żeby ci wszyscy, którzy przychodzą do nas, czuli się tu zaopiekowani, czuli się jak w domu, czuli się bardzo dobrze i chcieli do nas wrócić. Nie byłbym sobą, gdybym nie zadał pytania o jak to spięliście finansowo. To znaczy nie chodzi mi tutaj o kwoty, tylko jakby o pomysł biznesowy. No jest to nie lada wyzwanie. Stworzyliście tutaj przepiękne, ciepłe, takie domowe miejsce. W ten sam sposób jest przez was też promowane, a wasi uczestnicy dokładnie mówią ten sam sposób, który ja tutaj na wejściu. Ale do tego należało się w jakiś sposób zabrać. Z racji tego, że podcast gastronomiczny mówi o pieniądzach i o finansach w gastronomii, nie musimy tutaj mówić o kwotach, tylko jak się przygotowaliście w ogóle do tego projektu, jak mierzyliście siły na zamiary? Czy wiesz co, to co nam się udało, stworzyliśmy to studio bez kredytów, bez leasingów, tak? Z dużą pomocą też życzliwych ludzi, dużą to jest bardzo ważne. Z pomocą życzliwych ludzi, bo ponieważ no, te sprzęty, to wszystko no, zawdzięczamy naszym... Z dobrym znajomym, jeżeli dowiedzieli się, że tworzymy... Gdzieś nam tam w jakiś sposób pomogli. Tak samo jak i te ściany, które tu widzisz, no to też stworzone zostały przez no, już takiego trochę kugnukowskiego przyjaciela, tak? Tak. Przez wiele lat tworzy się relacje, coś bardzo ważnego między ludźmi. Czyli żyjemy z ludźmi gdzieś w zgodzie, pomagamy im w czymś i kiedy my potrzebujemy pomocy, nie prosimy o nią nawet, ale widzą, że tworzymy coś fajnego, to sami proponują swoją pomoc. Tak też było w przypadku studia kulinarnego. Oczywiście jakieś pieniądze zostały w to włożone, dosyć konkretne. No, niemałe. Natomiast bardzo dużo życzliwości ze strony osób, które obserwowały, co tu się dzieje i dzięki temu na przykład sprzęt, który mamy tutaj, AGD, jest za bardzo dobre pieniądze tutaj włożony na zasadzie. Jesteśmy na zasadzie tak jakby salonu prezentującego ten sprzęt, czyli na tych zasadach jesteśmy tutaj z tym sprzętem umówieni. Ale też tak jak Kinga wspomniała, ściany, które tutaj są zrobione, które robił nasz dobry znajomy, Kingi dobry znajomy, teraz już nasz wspólny, bo to jest przyjaciel Kugnukowski. Ale sprzęty. Stał się jakąś tam naszą częścią. Wszystko, co tu zostało zrobione, było oparte o jakieś relacje. Cała ta stolarka, wszystkie meble, które zostały wykonane, to też z polecenia przez kogoś, ktoś zrobił dla nas w bardzo dobrych warunkach cenowych, dlatego że znamy się, że te relacje zostały wcześniej zbudowane poprzez innych ludzi też, którzy budowali z nimi relacje, a potem chcieli nam pomóc. Więc jest to bardzo duża też w tym zasługa i udział naszych znajomych, przyjaciół, którzy służyli radą, służyli pomocą, pomagali, że tak powiem, wyposażyć też to studio. Aczkolwiek, no, tak jak mówimy, nie odbyło się bez dużych pieniędzy jednak, bo stworzenie takiego miejsca wymaga trochę. Sztućce, garnki, to wszystko są, wiesz, niby drobne. To jest mnóstwo drobiazgów, o których trzeba pomyśleć. Tak, tak. To są takie szczegóły, a tak naprawdę dają
potężną kwotę. Planując to miejsce, oczywiście wiedzieliśmy mniej więcej, że jakiś tam zakres... Jaki budżet też mamy. Tak, budżet. Na ile możemy sobie pozwolić. Mhm. Więc staraliśmy się zmieścić w tym wszystkim i oczywiście do ostatniego dnia, kiedy zostało to ukończone, cały czas nie wiedzieliśmy, czy to się uda. Gdzieś troszeczkę się minęliśmy z tym budżetem, ale niewiele aczkolwiek w sumie. Dosyć nawet to się spięło w naszych planach. Ale gdybyśmy mieli, szczerze powiedzieć, że mielibyśmy to robić bez tych relacji, bez tych znajomych, bez tych wszystkich, bez tej pomocy. Chyba byśmy musieli jednak to zasięgnąć. To byłoby o wiele, wiele droższe przedsięwzięcie. Kredytów. Ja myślę, że te relacje to jest taki bardzo ważny aspekt w ogóle wszystkich tych biznesów. Ja już tutaj wcześniej, to znaczy nie miałem okazji wcześniej wspomnieć, ale tutaj nawiązując do relacji, powiem, że z Januszem też znamy się już od jakiegoś czasu i bardzo sobie cenię jakby tą znajomość z tego powodu, że nigdy o pieniądzach nie rozmawiamy. Jest to bardziej ja tobie, ty mnie i z tego też wychodzą bardzo, bardzo fajne rzeczy. No wiemy, że w tym świecie jest bardzo różnie i że pieniądze to nie wszystko, a chcę to skwintować i spuentować w ten sposób, że dobro wraca. A te dobro tutaj widać na waszych social mediach, kiedy wystawiacie zdjęcia czy filmiki zadowolonych u was gości. Więc to jakby przekłada się właśnie na tą współpracę albo na tą waszą taką filozofię, nie? Że nie zawsze o pieniądz chodzi. Jeśli o pieniądzach mowa jeszcze, to też założenie tego miejsca, stworzenia tego miejsca było takie, że my nie mieliśmy jakiegoś wielkiego parcia, żeby na tym od razu zarabiać. Było to stworzone ze świadomością, że Kinga ma swoją działalność, swoją firmę, gdzie ma utrzymanie. Ja pracuję też w dobrym hotelu, gdzie mam też pensję, więc nie ma tego parcia, że to stworzymy i to od razu musi przynosić jakieś pieniądze. W związku z tym nie ma tego ciśnienia i to też się przekłada na to, co tu się dzieje. Na to, że też powstają fajne relacje, że to wszystko funkcjonuje tak, jak funkcjonuje właśnie teraz, że już mamy wielu przyjaciół, którzy po raz pierwszy do nas tu przyszli, są naszymi stałymi gośćmi w studiu, wracają do nas i stali się takimi naszymi przyjaciółmi przy okazji, tutaj kukunukowymi już, tworzy się taka rodzina trochę tych osób, które... Pierwszy zamysł był taki, że ma być takie miejsce, wiesz, ciepłe, rodzinne, wiesz, nie... Bez spiny. Ma być ciepło właśnie, domowo. Ciepło. Domowo, to co na początku powtarzaliśmy, domowo. Że... Domowo, co nas na początku, bo ponieważ ruszyliśmy... Ja wiem, tutaj Janusz właśnie wspominał tą waszą rozmowę. W czasie pandemii. Ja mówię do Janusza, słuchaj, może tu jest zbyt domowo. Bo wszyscy mówią domowo, przy tym domowo, domowo, domowo. Ja mówię, słuchaj, nie wiem, czy ludzie będą chcieli z domu przychodzić do domu. No ale okazało się, że to jest dużym atutem właśnie. To jest ciepło, doceniane. Że niektórzy chcą kapcie ubierać, zakładać, tak? To, że robimy prywatne urodziny dla grupy znajomych i oni się czują bardzo swobodnie do tego stopnia, że nie wiem, o północy pan, którego cisną buty, mówi, nagle zostawia, wiesz, jak gdyby przed pokoju buty, i posiedzieć spokojnie, bo są we własnym gronie, mają prywatnego kucharza, obsługę. Biorą udział tak jakby w przygotowaniu tego przyjęcia, ponieważ przygotowujemy wspólnie danie główne, więc to jest atrakcja. I jak na początku, kiedy robiliśmy takie właśnie eventy urodzinowe i w czasie przyjęcia podchodzimy do stolika i zapraszamy gości do wspólnego przygotowania dania głównego, pojawia się konsternacja na twarzach. My gotować tutaj? W garniturach, w ładnych sukienkach, szpilkach? No nie bardzo, nie? I najlepszym wyznacznikiem, że to jest fajny pomysł, jest to, że ci goście wychodzą od nas i mówią, że mają niedosyt gotowania, że ta godzina gotowania podczas tego przyjęcia to było tak mało, że oni wrócą na warsztaty jeszcze właśnie do nas i to jest fajne. Ja wam powiem, że to jest w zasadzie przygoda, to co tutaj tworzycie jest przygodą. Poza tym jest to taka kumulacja wszelakich aspektów, bo tworzą się tutaj emocje. Tak, to jest grupa osób, które się nie zna, które łączą się przy stole. Stół, który jest symbolem i to, co się tutaj dzieje, oprócz wiedzy, gotowania, spędzenia wspólnego czasu, takiej, wiesz, inności w tej codzienności. Także tutaj, bo niewątpliwie myślę, że to jest ważny aspekt, ponieważ o tym nie powiedzieliśmy, bo mówimy tutaj studio kulinarne, robimy warsztaty, ale tu się dzieje integracja, więcej. Integracja. To jest, dokładnie, tak? Tu są emocje. Nie? To tak wygląda, że my robiąc warsztaty przychodzi 12 osób nieznających się. Różnych osób, różnie też zaawansowany kulinarnie, potrafiących gotować coś tam, tak, w różnym wieku też. I dla nas jest niesamowitym pozytywnym doświadczeniem, kiedy widzimy, że wychodzi stąd grupa znajomych osób. Oni się integrują. Obserwujemy na Facebooku, na Instagramie, jak sobie komentują. Właśnie tak, jakieś przyjaźnie, ponieważ mówię, u nas jest to, że
są i 20-latki, i 70-latki. Tak, właśnie. To jest... Oni potrafią się, wiesz, fajnie zjednoczyć i nagle, wiesz, co mnie się podoba u nas, wszyscy mówimy sobie na ty. Jedzenie jednocze, gotowanie jeszcze bardziej. Tak, naprawdę, tak. I tu nagle jest, no, fajne relacje są. To mi się akurat... To jest coś, co daje taką mega energetycznego kopa takiego. Coś, czego właśnie szukałem, tworząc to miejsce, to pierwsze warsztaty, które tu przeprowadziłem, akurat Kingi wtedy nie było, bo miała tam inne zobowiązania, ale musiałem poprowadzić warsztaty dla 10 facetów. Takie było spotkanie handlowców z lokalnej firmy tutaj i pomysł dyrektora był taki, aby na koniec zrobić z nimi wspólne gotowanie. O czym oni nie wiedzieli, tak. 10 facetów przychodzi, nie wiedzą, co będą robić, wchodzą tutaj. Dla mnie mega stres, bo to pierwsze warsztaty, jakie tu robiliśmy i muszę ich ogarnąć i jeszcze muszą coś ze mną ugotować. Przygotowaliśmy w ciągu 2 godzin 3 dania, cały obiad dla nich 3-daniowy i oni tak się, tak weszli w tą konwencję, zaczęli gotować, super, pytali o wszystko. Mieli rzeczywiście fan z tego, że gotują tutaj wspólnie. Potem zjedliśmy, pobrali jeszcze kontakty, bo ten jeszcze będzie mamę wysyłał, ten żonie pokaże. I po tych warsztatach, kiedy już te emocje opadły, usiadłem sobie na schodach, na zewnątrz, słońce było, to był ładny dzień i sobie myślę, kurczę, to jest właśnie to, tego potrzebowałem, taki kop energetyczny, inny sposób relacji z tymi ludźmi, gdzie ja mogę przekazać im swoją wiedzę, nauczyć ich czegoś, a oni rzeczywiście chcą tego się nauczyć. Bo to, co rozmawiałem też ze Sławkiem dzisiaj tutaj, że czasem mam wrażenie, że pewne rzeczy są zbyt proste i może nie do końca się nadają na warsztaty i nagle, kiedy trwają warsztaty i trwają rozmowy powarsztatowe jeszcze tutaj przy wspólnym stole, okazuje się, że te wszystkie rzeczy, które dla mnie są dosyć oczywiste i banalne, dla wszystkich naszych uczestników to jest wiedza, którą zdobywają. No to, co ja ci mówiłam, tak, właśnie, że właśnie dla was, wiedzą? Szefów kuchni, coś jest proste. Coś jest oczywiste. Mhm. A dla nas, no załóżmy, może ja już nie jestem takim laikiem, ale w większości tak, coś się okazuje, wow, tak się dało. To jest fajne, że wychodząc z tą goście, mówią, kurczę, czegoś się nauczyłem. Tak, nie wiedziałem, że coś tak można, nie? Tak, ale to też, ja na przykład też mam takie uczucie, jeżdżąc na szkolenia różne, gdzie jadę na szkolenie z przeświadczeniem, kurczę, to już właściwie sporo z tych rzeczy wiem, nie wiem, czego ja się nauczę. Ale naucząc się jednej rzeczy, jedną rzecz zaszczepić u siebie w restauracji później, która usprawni działanie zespołu, podniesie poziom jakiś tam odrobinkę restauracji, to już warto było na to szkolenie jechać. Wydaje mi się, że te osoby też tak traktują to miejsce. Że przychodzą i nauczą się kilku fajnych, przydatnych rzeczy, które trików, tak, prostych sposobów na zrobienie czegoś, które ułatwią im funkcjonowanie w kuchni. Zresztą dostajemy bardzo często, wiesz, po warsztatach zdjęcia. Tak. Patrzcie, zrobiłam, wyszło mi ramen, później tak, były... Piłką swój chleb. Tak, tak. To jest też fajne. Te relacje ludzie jednak chcą się z nami podzielić tym, że no słuchajcie, dzięki wam coś nam się udało zrobić, stworzyć, tak? Tak, bo przychodzą osoby, które mówią, ja nigdy nie gotowałem, ja nigdy nie miałem tak styczności z gotowaniem, czy ja dam radę, czy ja potrafię. I nagle się okazuje, mamy też takiego pana tutaj, który tak już sukcesywnie na warsztaty się do nas zapisuje, który na początku przyszedł z żoną, tak? Czy mąż mógłby przyjść po prostu? Ale tylko posiedzieć sobie, patrzeć, jak gotują inni. Mąż zaczął gotować z żoną. I od tej pory już byli u nas na warsztatach i następne już zapisali się na kolejne, ponieważ no, pan mówi, kurczę, to jest łatwiejsze niż myślałem. Fajna zabawa, super integracja. Wiesz, w ten sposób można się trochę też odmurzyć, ja to tak nazywam, wiesz? Wiecie co, ja w zasadzie właśnie chciałem podpowiedzieć, że wy te miejsce możecie reklamować jakie studio terapii też. Tak, i rodzinnej, i indywidualnej, i właśnie od takiego odmurzenia, po prostu przyjść i spędzić ten czas inaczej, nie? Znaczy ja myślę, że to jest fajna rzecz, o której też Janusz też wspomniał. Myśląc o studiu kulinarnym, myślimy o ludziach, których będziemy uczyć robić coś nowego, albo ci ludzie uczą się głębszej wiedzy. Natomiast to jest super integracyjny czas, tak? Zwykle są to jakieś gry i zabawy, tak? Powstałe w korporacjach, tak? Na odnajdywanie swoich negatywnych czy pozytywnych zdolności. Natomiast myślę tutaj właśnie w ten sposób integracyjny, czy to są duże, małe firmy, to jest zupełnie inny czas, który można tutaj spędzić i zupełnie inne wartości i też dzieje się tutaj całkiem fajnie poznać. Powiedzcie mi, planując Kuknuk i myśląc o tym, w którym miejscu będziecie za jakiś czas,
Jak planowaliście ten swój rozwój? Jak budowaliście tu, malowałyście ściany? Myśleliście już o pewnych warsztatach, zaczęliście planować. Jak to powstawało? Użyję tutaj słowa, które nie pasuje teraz do tego miejsca, ale grupy docelowe, do kogo chcieliście dotrzeć, w jaki sposób to planowaliście i co myśleliście o tym, żeby ten czas tutaj Kuknuka zapełnić? Ja czy ty? Ja. Tak, od początku rzeczywiście mieliśmy jakiś plan na to miejsce. Na początku też robiłem... To było inne miejsce. Tak, bo tak, jeszcze trzeba przyznać, że na początku to było inne miejsce, miał być inny wystrój, inne logo, zupełnie inny plan. Potem z wielu powodów to się pozmieniało. W każdym razie, zaczynając planować to miejsce, rzeczywiście robiliśmy też trochę taki research wśród kolegów szefów kuchni, którzy pracują zawodowo, czy zechcieliby z nami współpracować w tym miejscu, czy są skłonni przyjechać do nas, poprowadzić warsztaty. I myśleliśmy o grupa docelowa, myśleliśmy o tym, żeby to było miejsce przede wszystkim dla pasjonatów gotowania. Czyli dla osób, które w warunkach domowych potrafią odtworzyć też to danie, które przygotujemy tu wspólnie razem. Stąd pomysł na to, aby sprzęty, które tu używamy, były dostępne ogólnie w markecie dla przeciętnego Kowalskiego. Czyli piekarniki, kuchnie indukcyjne, sprzęty, blendery, roboty. Te wszystkie sprzęty, które tu mamy, są dostępne w marketach AGD. Nie ma żadnego profesjonalnego sprzętu tutaj. To też ma właśnie na celu to, żeby można było później w warunkach domowych wszystkie te dania odtworzyć. Czyli o pasjonatach gotowania. Ale też pomyśleliśmy o profesjonalistach. Robimy też warsztaty, które są na dużo wyższym poziomie dla osób, które już siedzą w tym świecie gastronomicznym i które mogą pogłębić swoją wiedzę. Naszym też takim docelowym targetem są dzieci. Warsztaty dla dzieci, które są niesamowite i to nam też daje dużo energii z nas wysysa, ale też dużo nam daje takiego kopa, bo dzieci są bardzo wymagającym gościem i warsztaty z nimi. Dzieci cały czas muszą coś robić. Tu cały czas musimy i to jest cały czas pytanie, nie mam co robić. I musimy im... Proszę Panią, co mogę pokroić teraz? Co mogę zrobić? Wiesz, nie jesteśmy w pewnym momencie też w stanie dać wszystkim dzieciom coś do robienia i potem są pytania. Natomiast tu też świetnie to działa pod tym kątem, że Kinga, bo na początku te warsztaty było tak, że będę prowadził ja warsztaty dla dzieci. Natomiast okazało się, że okiełzanie 12-osobowej grupy jest dosyć ciężkie. Kinga bardzo szybko te wszystkie tematy załapała, które się tu dzieją, te rzeczy, które przygotowujemy, gotujemy z dziećmi i teraz współprowadzimy te warsztaty, czyli jeżeli prowadzimy warsztat dla dzieci, zawsze prowadzę ja i Kinga razem. Pół na pół. Tak, bo musimy się wszystkimi nimi zaopiekować, każdemu dać coś do zrobienia i one, jednak to jest zupełnie inny gość. To też zrobiliśmy coś takiego ostatnio, cztery warsztaty po seryjnie. Taką podróż po świecie, warsztaty Meksyk, Ameryka, Francja i Włochy. I to był czas ferii, więc postanowiliśmy też uatrakcyjnić jakoś te warsztaty. Więc na pierwszych warsztatach, bo chcemy też edukować trochę te dzieci w tej sferze kulinariów i gastronomii. Kinga, w waszym kuknukowskim duecie ty dopieszczasz detale tego studia. Tak, staram się. No niestety, albo istety, jestem kolorystką. Czyli po prostu u mnie musi współgrać każdy kolor, każdy detal. No to jest szukanie po internecie godzinami. Gehenne przechodziło. Janusz tak przychodzi ze mną gehenne, ponieważ on coś znalazł, a ja mówię, słuchaj, ale to nie pasuje. To się będzie gryzło z tym. No tu mieliśmy ciężki temat, jeżeli chodzi o detale. Zresztą też my otworzyliśmy, nie, kiedy myśmy wynajęli studio? Otworzyliśmy 1 czerwca, wystartowaliśmy. 1 czerwca i ja już miałam cały garaż po prostu tych wszystkich bibelotów, wazoników. Już wszystko u mnie po prostu było. Wagę, którą kupiła 40-letnią, taką tradycyjną, była czerwona. Kinga ją oddała do gościa, który nam ją przemalował, bo czerwona tu nie pasowała. Czerwony nie, tutaj... Ja czerwonej papryki się boję tu przynieść. Nie, wiesz, tu jest parę rzeczy takich, które ja bym usunęła, ale wiem, że to są gdzieś tam prezenty Janusza i jakoś to tam toleruję i staram się gdzieś to tak upchać, żeby on widział, a ja nie. No muszę powiedzieć, że widać tutaj tą kobiecą rękę. Jest mnóstwo takich bardzo fajnych szczegółów, bo to jest to, o czym też mówiliśmy, że studio kulinarne to nie tylko kucharze, gary i ciężkie maszyny, ale miejsce właśnie, które jest tutaj stworzone, to jest mnóstwo małych takich detali dopieszczonych, które tutaj są spójne i tworzą tutaj to miejsce i ten klimat.
Wiesz co, ja ci powiem, no, w przypadku moim Janusza, ja porównuję to do, wiesz, do zespołu muzycznego, gdzie jest wokalista, ten na froncie i to zaplecze, czyli zespół, tak? Tylko że zdaję sobie z tego sprawę, że ten wokalista bez tego zespołu, no chyba by nie do końca pociągnął. Tak, ja myślę, że tutaj się świetnie się tutaj uzupełniacie. Bardzo fajnie. Wiesz, ja się zajmuję, no Janusz, no z tego co na tyle się znamy, no dla niego zakupy, no to ewentualnie, wiesz, poklikać. A już postać z koszykiem, to już nie do tak końca. Tak, na 30 cm po sklepie. Wiesz, ja sobie, wiesz, drukuję listę, długopis, wiesz, wszystko skreślam i u mnie niczego nie brakuje. No niestety. Znaczy, to dobrze, to stety, to dobrze. No tak, dlatego mówię właśnie, że no musi... Tak, dlatego to jest właśnie fajny duet pod tym względem, że pewne rzeczy ogarniam ja i to jest ta sfera, w którą Kinga gdzieś tam, doradzamy sobie, cały czas rozmawiamy o tym wszystkim, natomiast wiem, że na pewne rzeczy mogę po prostu zostawić na Kindze i ona się tym zajmie, ona to ogarnie, ona się tym 100% Wiesz, odnajdzie. Ja się też uczę, bo wiesz, no ciężko mi jest z mojej branży nagle przerzucić się na branżę gastronomiczną od strony nie gościa, ale od jednego tego zaplecza. Gdzie się okazuje, że jest tysiące rzeczy, o których wiesz, no ja nie miałam pojęcia. A ustalmy, Janusz jest bardzo wymagający. Ale to wynika też z tego, że jest szefem kuchni w dużym hotelu i musi pewne rzeczy sobie, wiesz, mieć poukładane. To, co ja zawsze mówię, Janusz jest tabelkowy. On jest tabelkowy, kocha tabelki. Co niestety u mnie nie ma tabelek. Wszystko jest w głowie. Słuchajcie, ja jeszcze tutaj zapytam, jakby pociągnę ten wątek, zanim przejdziemy do gotowania i opowiadania o tym, jak odbywają się same warsztaty. Social media, z racji tego, że jest to jeden z takich ważniejszych punktów do promowania waszego miejsca, chociaż tutaj już w zasadzie nawet po wchodzących osobach podczas naszego nagrywania zdaje się, że już jesteście popularni, a wszystko dzieje się samo tak naprawdę i ludzie o was opowiadają. Pamiętajmy, że jesteśmy w Nowym Sączu, nie jesteśmy w dużym jakimś mieście, gdzie te grupy docelowe są przeogromne, mimo to zapełniacie tutaj maksymalnie swoje kulinarne warsztaty, ale mówię tutaj i nawiązując raz jeszcze do tych social mediów, macie je przepięknie prowadzone i z których również bije ciepło i emocje. Czy to też było zaplanowane? Wiedzieliśmy, że to jest podstawa, że jednak dobre pokazanie tego miejsca jest bardzo, bardzo istotne i szukaliśmy osoby, która by w jakiejś części, w dużej części zgadzała się z nami w tym, co chcemy przez to miejsce pokazać, czyli rozumiała to miejsce. Umiała nam, pokazała w jaki sposób my to byśmy widzieli. Tak, ktoś się na tym zna, bo my coś chcemy, tak. Ale my nie wiemy, jak to zrobić, dojść do tego, do celu. No i poznaliśmy Anię, która prowadziła już tam różne jakieś firmowe Facebooki, Instagramy. Spodobało nam się jej sposób pisania, znaczy, jej sposób postrzegania świata. Też mniej więcej mówiliśmy jej, co chcemy. Jak chcemy, żeby to wyglądało? Tak, natomiast kwestia też giętkiego języka, umiejętności przekazania w słowach tego, co tu się robi. I Ania to ma, dlatego no, nasz Instagram, Facebook jest rzeczywiście z każdej strony chwalony, co dla nas jest powodem do dumy i myślę, że powodem do dumy dla Ani, która gdzieś tam w cieniu jest schowana rzeczywiście, bo taka osoba, która prowadzi to, jest zawsze gdzieś z tyłu. Natomiast chcieliśmy przekazać pewne atmosferę tego miejsca. Uważaliśmy, że to jest bardzo istotne i ważne i myślę, że to się udaje, bo słyszymy dobre opinie na ten temat. Tak, tak, tak. U was było wesoło, ale się działo, no to są fajne takie... Tak, to, że często słyszymy, u was tam cały czas coś się dzieje, rzeczywiście widać, że to żyje to miejsce, to jest dla nas najlepsza rekomendacja tego, że jest chyba dobrze w miarę robione. Dlatego zrobimy ci steka. Sezonowanego, pysznego. Sami zresztą też z przyjemnością zjemy, bo bardzo lubimy tak, steki. Tak. Do tego będą boczniaki, cukinia i papryka. Tak, zrobimy takie fajne danie. Takie coś. Może nam coś się uda, nie? Stworzyć. Pewnie, że tak. Nie, właśnie o to chodzi, że tutaj właśnie w studiu jest świetne to, że możemy gotować, poznawać ludzi i rozmawiać. To, co teraz robimy też. No i właśnie rozmawiamy. Cały czas. Nie. Ja się, wiesz, muszę skupić, bo zaraz tutaj szef powie, że źle obieram.